170 tysięcy złotych za telewizor o przekątnej 31 cali, to chyba sami przyznacie, nie brzmi jak dobra oferta. Jeśli jednak sięgniemy tak głęboko do kieszeni, albo, co jest bardziej prawdopodobne, dogadamy się z bankiem na leasing, to uda się nam zakupić Sony HX3110 i po kilku tygodniach przyjdzie do nas prosto z Japonii spora paczka z tym ultra drogim ekranem w środku. Jeżeli jednak ktoś oczekuje, że został on wyposażony w platynowe przewody, kondycjoner czy inne ekskluzywne rozwiązania na wzór audiofilskiego sprzętu, to z pewnością czeka go ogromne rozczarowanie. Monitor ten wygląda jak produkt sprzed kilkunastu lat. Jest brzydki, ciężki i toporny, ale to nie za design płacimy przy jego zakupie. Jest to monitor klasy pierwszej do zastosowań studyjnych, a więc dostarcza absolutnie najwyższą jakość obrazu. Dość powiedzieć, że to właśnie na tym ekranie tworzy się największe hollywoodzkie produkcje filmowe w standardzie Ultra HD z HDR. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakie technologie za nim stoją i dlaczego niestety nigdy nie wejdą do telewizorów domowych. HX3110 to bardzo świeża konstrukcja, zaś egzemplarz, który miałem okazję skalibrować i przetestować, jest pierwszą sztuką w Polsce należącą do studia postprodukcyjnego New Wave Film, które serdecznie pozdrawiam. W tym wideo postaram się połączyć trochę wiedzy, która zaciekawi entuzjastów technologii, ale też porozmawiam bardziej specjalistycznym językiem o wadach i zaletach tego monitora na koniec odcinka. A zatem zaczynajmy! Studyjne monitory wideo to ekrany, na których pracują ekipy filmowe podczas tworzenia filmów i seriali. Patrząc na nie, podejmują decyzję, jak obrobić daną scenę, a więc oczywiście muszą one odwzorowywać obraz jak najlepiej. Warto w tym miejscu wyjaśnić, co to znaczy najlepiej. Każdy bowiem ma własne przekonanie o obrazie, zaś spór, czy lepszy jest jeden telewizor od drugiego, można by toczyć w nieskończoność, prawda? No nie do końca. Wśród inżynierów panuje raczej powszechna zgoda, jakie cechy czynią ekran referencyjnym i są one zdefiniowane w rekomendacjach publikowanych przez instytucje eksperckie. Najpowszechniejszymi z nich są międzynarodowe SMPTE i IBU, które w swoim ponad 40-stronicowym dokumencie opisuje, jakie cechy musi spełniać ekran klasy pierwszej. Podstawowymi wymogami jest oczywiście jasność, kontrast i wierność odwzorowania barw, co dosyć zgrabnie i skrótowo ujęła na swojej stronie także firma Dolby. Ekran studyjny musi mieć też idealnie jednorodny obraz na całej powierzchni matrycy i perfekcyjne przejścia tonalne bez efektu posteryzacji. Innymi słowy, taki monitor poddany procedurze testowej, której poddajemy telewizory w naszej redakcji, powinien w każdej kategorii uzyskać wynik 10 na 10. Wszystko po to, aby studio filmowe miało pewność, że obraz, jaki widzi, nie jest zaburzony przez ułomności wyświetlacza i że kolory zgadzają się z każdym innym monitorem studyjnym na świecie. Jeśli bowiem pomiędzy wyświetlaczami studyjnymi byłaby rozbieżność, to kosztowna obróbka kolorystyczna filmu nie miałaby sensu, ponieważ w każdym miejscu na świecie ten sam film wyglądałby inaczej. Ekran taki musi się więc dawać idealnie skalibrować, zaś wykonując kalibrację telewizorów domowych, staramy się odwzorować właśnie jego obraz, by widzieć to, co widział reżyser. Jednym z pierwszych, a na pewno pierwszym powszechnie dostępnym monitorem spełniającym wszystkie te kryteria i jednocześnie dostarczającym pełny 1000 nitów był Sony BVM X300. To on w okolicach 2015 roku pozwolił wyprodukować pierwsze filmy w formacie HDR i szerokiej palecie barw. Można by powiedzieć, że zaczął tą rewolucję Ultra HD. Drugim ekranem, na którym powstały filmy z najlepszym efektem, takie jak Pan, The Meg, Mad Max czy Batman vs Superman, był Dolby Pulsar. Był to jedyny monitor, który osiągał jasność 4000 nitów, jednak nie dało się go kupić, a jedynie wynająć do konkretnej produkcji w biurach firmy Dolby. Wróćmy jednak do czasów bieżących, ponieważ pierwszy ekran, o którym wspomniałem, już dawno wyszedł ze sprzedaży, a drugi nigdy do niej nie trafił. A więc przez wiele ostatnich lat za najlepszy monitor, będący złotym standardem w branży filmowej, uchodził Sony HX310, czyli następca słynnego OLEDa X300. Ekran ten wyświetlał bezkompromisowy obraz. Miał idealną jednorodność, przejścia tonalne i kolory perfekcyjnie zgodne z normami wizyjnymi. Był jednak nadal ograniczony do jasności 1000 nitów, przez co nie dało się na nim tworzyć filmów z wyższymi efektami świetlnymi. Przypomnijmy, że standard HDR10 pozwala na kodowanie jasności nawet do 10000 nitów, co pozwala niezwykle realistycznie odwzorowywać światła czy wybuchy w filmach, jednak artysta filmowy ograniczony jest możliwościami swojego monitora. To zmienił właśnie HX3110, ale zanim do niego przejdziemy, to porozmawiajmy o budowie jego poprzednika, ponieważ współdzielą ze sobą bardzo dużo cech. W sumie to, gdybym nie był specjalistą, to oglądając taki film od razu zadałbym pytanie, dlaczego technologia z tych monitorów nie jest wykorzystywana w najlepszych telewizorach na rynku. No więc odpowiedź na to pytanie jest nieco absurdalna. W najlepszych produktach z każdej branży, jaką mogę sobie wyobrazić, mamy zazwyczaj do czynienia z nowatorskimi technologiami, które z czasem tanieją i migrują do bardziej przystępnych produktów. Tu zaś jest odwrotnie i rozwiązania z najlepszych monitorów studyjnych nigdy nie trafią na rynek konsumencki. Już tłumaczę dlaczego. Monitor ten wykorzystuje tak zwaną matrycę LCD Dual Layer, która w sposób siłowy łączy zalety ekranów LCD i OLED. Dlaczego siłowy? Ponieważ do uzyskania tak wysokich poziomów jasności OLED się póki co nie nadaje, zaś LCD nie dostarcza odpowiednio dobrej czerni i kontrastu.
Oczywiście dużo pomaga tu technologia mini-LED z lokalnym wygaszaniem, ale ciężko o precyzję, która pozwoliłaby na zastosowania profesjonalne. Było do tego kilka podejść, czy to w ekranach Dolby, czy Flandersa, ale zawsze pojawiały się jakieś zastrzeżenia. Jak więc połączono te dwa światy w najnowszych monitorach Sony? Otóż postanowiono połączyć ze sobą dwie matryce LCD. Jedna z nich działa jak klasyczna matryca w telewizorze, a druga jest dodatkową bramką blokującą światło dla uzyskania niemal idealnej czerni. Brzmi to tak banalnie prosto, że można by się zacząć zastanawiać, czemu żaden z producentów telewizorów jeszcze na to nie wpadł. No i tu dochodzimy do powodu, dla którego nazwałem to rozwiązaniem siłowym. Matrycy LCD jest bardzo daleko do przezroczystości. Blokuje ona dużą część światła ze względu na swoją budowę, nawet gdy jest w pełni otwarta, a więc gdy wyświetla kolor biały. Taka kanapka z matryc tłumi więc znacznie więcej światła, co potrzeba kompensować bardzo, bardzo mocnym podświetleniem ekranu. Jak duży jest to problem? Myślę, że wymowny będzie tutaj pobór mocy wynoszący prawie 0,5 kW w 31-calowym monitorze. Z praktyki powiem Wam, że ilość wydzielanego ciepła jest tak duża, że można podgrzać sobie kawę stawiając kubek na takim monitorze. To też tłumaczy tak dużą grubość obudowy i ramek. Nie chodzi o to, że zabrakło budżetu na design. Po prostu nie byłoby jak inaczej zmieścić systemu chłodzenia. Myślę, że po tym krótkim opisie każdy już rozumie, czemu nigdy ta technologia studyjna nie weszła do najlepszych telewizorów domowych. Mówiąc w przenośni, Sony nie zrobiło wyścigówki, z której można by kopiować rozwiązania, tylko Monster Trucka, który rozjechał ograniczenia technologiczne matryc LCD na siłę. Co jednak ciekawe, rynek przez chwilę miał nadzieję, że technologia ta może przyjąć się w telewizorach domowych. Na targach IFA 2019 Panasonic zaprezentował prototyp o nazwie MegaCon, który miał rozmiar 55 cali i działał dokładnie w taki sposób. Jak jednak widzicie na tym wideo z mojej relacji, jego wygląd, a w szczególności grubość, sugerowała, że z ciepłem i poborem energii nie jest wesoło. Myślę jednak, że był to prototyp na rynek profesjonalny, na przykład do tworzenia dużo większych monitorów studyjnych klasy pierwszej. W tamtym czasie to właśnie Panasonic dostarczał tę podwójną matrycę do referencyjnego monitora Sony HX310. Finalnie jednak prototyp ten nigdy nie zamienił się w produkt możliwy do zakupu. Co ciekawe, w implementację rozwiązania na rynku uwierzył także chiński potentat telewizorowy Hisense. Niecałe 4 lata temu wypuścił na rynek model U9DG wyposażony w podwójną matrycę. Niestety tak szybko jak się pojawił, tak szybko został wycofany. Kolegom z Ertings udało się nabyć sztukę i generalnie jej test nie wyszedł najlepiej. Ani nie dostarczała odpowiedniego kontrastu, ani jasności, mając przy tym inne problemy. Wygląda mi to trochę na próbę upchnięcia na siłę tego rozwiązania tak, aby zmieścić się w normach poboru energii i zachować w miarę atrakcyjny wygląd. Mając ten przydługi wstęp za sobą, porozmawiajmy teraz o HX3110. To o nim przecież jest ten odcinek, a prawie jeszcze nic na ten temat nie powiedziałem. Projektując ten monitor, Sony postawiło sobie za cel uzyskać tak samo dobrą sprawność jak w HX310 przy jednoczesnym zwiększeniu szczytowej jasności do 4000 nitów. To ekran, na jaki rynek czekał już od jakiegoś czasu, ponieważ najlepsze telewizory konsumenckie takie jak OLEDy, QD-OLEDy czy mini-LEDy bez problemu przekraczają barierę 1000 nitów jasności. Nic jednak to nie daje użytkownikowi, jeśli nie ma treści wideo zawierającej tak wysokie efekty, a nie będzie jej, jeśli w studiach filmowych nie pojawią się odpowiednie monitory. Aby to uzyskać, firma Sony postanowiła wzbogacić HX310 w lokalne wygaszanie, a więc algorytm znany bardzo dobrze w świecie telewizorów. Pozwala on przygasić część matrycy, gdzie nie ma aż tylu jaskrawych efektów, po to by oddać więcej światła w innej części. Pokażmy to w praktyce. Wyświetlamy teraz scenę z filmu Demek, w której jaskrawe światło w lewej górnej części ekranu osiąga mniej więcej 3000 nitów. Monitor domyślnie pracuje ze stabilnym podświetleniem 1000 nitów, więc światło w filmie jest ze sobą zlane w jedną plamę. Gdy tylko aktywujemy tryb z lokalnym wygaszaniem, co robimy przyciskiem F12, to ilość detali w tym świetle oraz jego jasność znacząco wzrasta. Wygląda to dobrze, jednak mając za sobą lata testów wyświetlaczy, takie podejście do sprawy było dla mnie trochę kontrowersyjne. Przy normalnym trybie 1000 nitów monitor jest w stanie wyświetlić swoją pełną jasność na każdym pikselu, bez względu na to, co jest na ekranie. Przy ustawieniu wysokiej jasności jest jednak ograniczenie do 10% powierzchni matrycy w maksymalnej jasności. W pierwszej chwili może nie brzmi to źle, bo przecież tak jaskrawe efekty przy treści HDR to zazwyczaj jakieś drobne punktowe światła. Problem jest jednak w tym, że stref, które niezależnie pracują w monitorze, jest ograniczona ilość i nawet jeśli wypełnimy nie 10, a 1% matrycy jaskrawymi efektami, jednak w różnych miejscach, to już monitor nie jest w stanie skierować w nie odpowiednio dużo światła. Zapala się wtedy pomarańczowa lampka sygnalizująca przeciążenie monitora i ograniczenie jasności. I teraz najciekawsza część. Sprawdziłem wszystkie 4 filmy, które wspomniałem wcześniej jako przykłady najlepszego HDR-u dostępnego komercyjnie i każdy z nich przeciążył monitor powodując ograniczenie jego jasności. Stopień ograniczenia zależny był od stopnia przeciążenia, ale do tego nie ma żadnego wskaźnika na ekranie. Zasadniczo zanim zapali się dioda, to możemy liczyć na coś około 4000 nitów, zaś później będzie to płynnie spadać aż do 1000, czyli wartości, którą monitor jest w stanie stabilnie utrzymać bez algorytmu lokalnego wygaszania.
To jednak nie koniec złych wieści. Najlepszy monitor Sony ujawnia też inne niepokojące cechy ekranów z lokalnym wygaszaniem. Wprawdzie nie spotkamy tu klasycznego bloomingu, czyli rozjaśnień wokół jasnego obiektu na czarnym tle, bo to wystarczająco skutecznie tłumi podwójna matryca. Jednak strefowe rozjaśnienie pod lekkim kątem na jednolitym tle już tak. No i jest jeszcze trzecia rzecz. Ta jasność nie jest stabilna. Jeśli zrobimy pomiar, to rozpocznie się on od około 3800 nitów, by po kilku sekundach osiągnąć prawie 4100 nitów, następnie ustabilizować się w okolicach 4000 nitów i zacząć gradualnie spadać, gdy ekran ulegnie przegrzaniu, co zasygnalizuje migoczącą pomarańczową diodą. No cóż, nawet gdy spojrzymy na stronę producenta, to zobaczymy wiele obwarowań w kwestii uzyskiwania maksymalnej jasności. Czy więc HX3110 jest wtopą i nie powinien być rekomendowany? Daleki jestem od tego twierdzenia. Do czasu, aż nie włączymy lokalnego wygaszania, rozszerzającego zakres dynamiki do 4000 nitów, to działa on mniej więcej tak jak HX310, czyli najlepszy monitor studyjny w historii. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że wejście w te obszary jasności jest wyjątkowo kompromisowe i w efekcie nie zawsze zobaczymy obraz idealnie zgodny z intencją. Nie znam póki co norm określających sprawność przy tak wysokich zakresach jasności. Podejrzewam, że gdy powstaną, to będą bardziej elastyczne. Trudno też powiedzieć, jak zachowywał się legendarny Dolby Pulsar podczas tworzenia omawianych filmów. Nie jest bowiem tak, że jeśli na monitorze waha się jasność lub nie osiąga założonej wartości, to że w ogóle nie da się postprodukować filmu. Po prostu będzie odbiegał on od swojego faktycznego wyglądu, który poznamy na lepszym monitorze z przyszłości. Mnie na pewno cieszy, że filmowcy będą mogli nabyć narzędzie do tworzenia filmów o bardzo mocnych efektach świetlnych, ponieważ przez ostatnie lata wydawane są tytuły, które są raczej ubogie pod tym względem. Jednocześnie na rynku konsumenckim pojawiają się coraz mocniejsze telewizory i warto by było wykorzystywać ich potencjał. Z racji, że ten odcinek jest takim trochę mini testem tego nowego monitora, to postanowiłem też przeprowadzić na nim naszą procedurę pomiaru jasności w spreparowanych scenach filmowych. Pomiary oscylują w okolicach 3000 nitów, co jest wynikiem wyższym niż jakikolwiek telewizor testowany w ostatnich latach, a więc zapas do tworzenia jest, choć niepełne 4000 lekki niesmak pozostawia. Trzeba też wspomnieć, że nowy model ma znacznie lepsze kąty widzenia, ponieważ wykorzystuje nową matrycę. Producent nie ujawnił, kto ją dostarcza, ale spójrzcie na to porównanie, gdzie po lewej mamy nowy model, a po prawej EIZO CG3146 oparty o poprzedniej generacji matrycę Dual Layer. Jest też mniejszy efekt rozwarstwienia krawędzi, czyli wada typowa dla tego typu technologii. No i oczywiście całe nowe menu, które pewnie wejdzie wraz z aktualizacją do innych ekranów Sony. Bardzo wygodna w użyciu jest funkcja zebry, która oznacza kolory o mocnym nasyceniu, które przekracza daną paletę barw. Jeśli o palecie barw mowa, to jest ona nieco szersza niż w poprzedniku i mamy tu pełne DCI-P3 oraz 85% BT2020. Oczywiście, tak jak we wszystkich monitorach studyjnych tej klasy, jednorodność matrycy oraz płynność przejść tonalnych jest na najwyższym poziomie. Tematu sensowności zakupu nowego modelu raczej nie będę podejmował, ponieważ jest on w zbliżonej cenie do HX310 i z tego co wiem, ma po prostu tamten model zastąpić. Dyskusja, czy spełnia on oczekiwania, to już temat bardziej filozoficzny, bo i tak nie ma alternatyw na rynku o jasności 4000 nitów, natomiast chętnie posłucham w komentarzach, co o tym sądzicie. Dajcie też znać, czy temat sprzętu profesjonalnego jest dla Was ciekawy, czy lepiej ograniczyć się do telewizorów domowych. Zanim się pożegnam, to zapraszam wszystkie studia filmowe, jak i użytkowników domowych na profesjonalną kalibrację telewizora, aby uzyskać najwyższą jakość obrazu, bez względu na to, czy pracujemy na nim zawodowo, czy też oglądamy dla przyjemności. Cześć!